promujemy akcję Twój Wybór, Idź na Wybory. Jest to akcja zainicjowana przez grupę organizacji pozarządowych i obywatelskich pod nazwą Inicjatywa Kobiet i ta inicjatywa ma zachęcać kobiety, przede wszystkim młode kobiety do wyborów. Podejmujemy działania w internecie, dlatego że jest to miejsce, gdzie młode osoby przebywają najczęściej. Chcemy pokazać za pomocą odpowiednich grafik, że kobiety mają po co iść do wyborów, mają na kogo decydować i od ich wyborów zależy przyszłość i ich dzieci. Ja wiem, że debata jest bardzo brutalna, wiem, że trudno wybrać jest między jednym ugrupowaniem a drugim, ale nie można rezygnować z wyborów, bo naprawdę jest to przywilej wywalczony przez nasze przodkinie 100 lat temu i nie możemy po prostu się poddać. Niezależnie od tego, czy pójdziemy na wybory, czy nie, jakiś kształt Polski będzie. Jeśli kobiety nie pójdą, to ktoś inny za nie zdecyduje. Na pewno jest dużo kobiet, która jest świadoma tego, że od nich wiele zależy, ale jest jeszcze bardzo dużo kobiet, które myślą, że ich głos nie ma znaczenia. My przede wszystkim jako Rada Kobiet staramy się docierać do wszystkich kobiet, zwiększać ich świadomość, mówić o ideach feminizmu, że nie jest to nic strasznego, tylko że to dotyczy równych praw dla wszystkich. Staramy się zrzeszać osoby młode i starsze. Z młodymi jest kłopot, ale trochę młodych już do nas przyszło. Staramy się przy takich wydarzeniach miejskich występować i mówić o tym, co robimy i zachęcać do wyborów teraz. Apelujemy do wszystkich kobiet, i młodszych, i starszych. Kobiety, jest nas więcej w Polsce. Idźcie do wyborów. To wy zdecydujecie o tym, jaka Polska będzie w przyszłości. Dla siebie i dla waszych dzieci.